Także jeszcze raz pytam, kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku prezesa Rady Ministrów, pana Kazimierza Marcinkiewicza, o udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. Proszę Państwa, w głosowaniu panie premierze, ogłaszam wynik głosowania. W głosowaniu wzięło udział 459 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 230 głosów. Za głosowało 272 posłów, przeciw 187, nie było głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów. Gratuluję panu premierowi, gratuluję panu ministrom. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny drugiego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej.